jak ja wam opowiem, co się wczoraj stało, to się zesracie, nie? Ze śmiechu. Albo po prostu powiem wam, że wczoraj była taka tragedia, prawie umarłam. No, nie drugi udar. Słuchajcie. Słuchajcie co? To słuchajcie, słuchajcie tego. To jest zajebista historia, nie? To co, wiesz co robić. To się nie może zmarnować. Słuchajcie to. Leżę sobie wczoraj na kanapie, płasko se leży. I Remek stał w kuchni i się mnie pyta, czy wzięłam leki dzisiaj? A ja mówię, no nie. I my czasami to tak robimy, że jak jest taka zabawa, co się rzuca winogronem do kogoś buzi, żeby trafić, to Remek czasami mi tak akardem rzuca, nie? No i Remek rzucił tym akardem i trafił, a więc czekałam tylko na wodę. I Remek wziął butelkę wody, nalał mi do buzi, jak leżałam, nie? Wodę. I ja tak, nalał mi za dużo tej wody. I ja, chcąc zamknąć buzię z tą wodą, jej było za dużo, więc jak zamknęłam buzię, mi się wylało wszystko i się cała oblałam tą wodą. I siedzę z tą wodą w buzi, z tabletką przy gardle i Remek zaczyna się śmiać. Więc ja też zaczęłam się śmiać, ale ja miałam wodę w buzi, więc się zaczęłam dławić. I ta woda poleciała mi nosem, tabletka mi utknęła w gardle, w sensie tam, gdzie idzie powietrze, więc zaczęłam się dusić bardziej, a Remek dalej się śmiał. Potem się przestał śmiać, bo ja nie mogłam oddychać. I tak sobie kaszlałam, kaszlałam i Remek stanął przy mnie, a jak tak kaszlałam, kaszlałam, to się zrzygałam. I to się zrzygałam na niego. No powiem wam, mnie bawi jak ktoś zrzyga, ale zrzyganie się na kogoś to jest inny level mojego humoru. Piękne to było, naprawdę piękne to było. No i Remek za karę, że prawie mnie udusił, udławił, utopił, no to wieszał pranie za karę sam. Dochodziłam do siebie cały wieczór, żeby oddychać normalnie, żeby ciśnienie mi spadło i ten. Ale już więcej się tak nie będziemy bawić. Już więcej nie będziemy się bawić, że trafiamy tabletką do gardła, to jest głupi pomysł. Ale dołączyłam do elitarnego klubu naszych domowników. Na razie tylko Remka nie ma w tym klubie. To jest klub istot, które zżygały się na kanapę. Teraz jestem w tym klubie ja jem. Co? A nic, orzygałam wczoraj Remka. Piękna sprawa. To jest historia, którą chciałam wam przedstawić od wczoraj. Kto sprzątał? No ja posprzątałam, no. Się zżygałam, to posprzątałam. Chociaż jak byłam mała, miałam bardzo ambitny plan zjedzenia całego kilograma winogron i okazało się to być złym pomysłem. I kiedy już biegłam do łazienki, żeby, no, jak kulturalny człowiek zżygać się do toalety, no to nie zdążyłam. Zżygałam się na drzwi i te winogrona się jeszcze nie zdążyły strawić w żaden sposób, więc to było po prostu paćka winogron na drzwiach. Tak, i moja siostra dostała polecenie od taty, że ma to posprzątać. O, nienawidziła mnie wtedy. Jesteś młodsza w rodzeństwie i jestem średnia. Mam starszą siostrę i młodszego brata. Moja siostra zcierała moje żygi z drzwi, a ja rozwaliłam łuk brwiowy mojemu bratu i musiał jechać do szpitala. Coś za coś, nie? Ale jak rozwaliłam łuk brwiowy bratu, graliśmy w taką zajebistą grę. Znaczy dla mnie. Mieliśmy taki narożnik i na tym narożniku Maciek, jak był mały i był jeszcze mniejszy i był lżejszy, to on spadał jak kłoda, a ja go łapałam. I on się śmiał, ja się śmiałam i było super zabawnie, nie? On leci jak kłoda na ten narożnik, a ja go łapię. Tylko że ja se poszłam. A on myślał, że dalej się bawimy. No i on spadł jak kłoda i trafił głową w taki, ten zakończenie narożnika było drewniane, nie? I on tak... No i to już nie było śmieszne, bo coś śmieszne i się śmieje. To już nie było śmieszne. On jak przyrżnął i się obrócił w moją stronę, to miał rozwalony łuk brwiowy, a z łuku brwiowego strasznie krwawi. I miał całą twarz taką zalaną krwią. Ja się wystraszyłam, zaczęłam panikować. Powiadałam już, że cię ozygałam. Oh yeah. Tylko nogę mu lekko ozygałam. Ale troszkę tylko. Dawaj, robimy onomatopeję. Nie, te ciastka już tu długo leżą, ja jej nie ufam. Robimy onomatopeję. Z tym są z Minecrafta. Robisz onomatopeję skrzyni. Wiesz co to jest onomatopeja? Dźwięk naśladowstwo. No. No to naśladuj skrzynkę. Nie, bo to są Minecraftowe, ja już nie lubię Minecrafta. Ale nie jest to tego naśladuj jak co skrzynka robi. Halo. A ty co masz? Ja mam kaczkę. No to zrobię jak kaczkę. Teraz ty skrzynkę. Dobra, ja robię świnię. Ty robisz ten. Bum. O, ten! Bo ma tego. Coś takiego on robił. Chcesz coś z maka? Jakiego maka? Przed bieganiem chcesz zjeść maka. Co to k***a za podejście sportowe? O, steka mogę zrobić sobie. To zjem steka. To se zjedz. Musimy ją odesłać. Umiesz zamówić kuriera? O? Ja nie. Chcesz miałeś nim nagrać tylko stories? Test miałem zrobić. Z okazji dnia dziecka. Uszczęśliw dziecko w sobie. I zabierają ci prezent? Tak, ale dają mi siano. Wolę siano. Ale mogłeś sobie zostawić ją. Albo oddać widzom. Na pewno oglądać jakieś dziecko. I nie pomyśleć, żeby dać dzieciom. Dałabym naszym dzieciom, ale jeszcze ich nie mamy. Emet.
Oglądam cię w tle z YouTube'a, jak sobie gram i czasami jesteś rzeczywiście mądra i bez makijażu wyglądasz lepiej. Ale ja bez makijażu, wydaje mi się, że ja bez makijażu wyglądam lepiej z dwóch powodów. Po pierwsze, przyzwyczailiście się do tego, jak wyglądam bez makijażu. Po drugie, nie umiem się ładnie pomalować. Gdybym umiała się ładnie pomalować, wydaje mi się, że wtedy bym wyglądała ładniej w makijażu. Bo to do każdej twarzy trzeba dopasować makijaż. A ja umiem zrobić jedną rzecz. Umiem zrobić kreskę na oku i to jest tyle, co umiem zrobić. Więc gdybym umiała podkreślić moje atuty, nie mówię o tych atutach, mówię o tych atutach, jeżeli jakieś są. Na przykład, nie wiem, optycznie zmniejszyć czoło, optycznie uwydatnić, nie wiem, kości policzkowe, to bym pewnie wyglądała zajebiście, nie? Zresztą przecież na tych sesjach uważam, że wyglądam zajebiście, jak mnie ktoś umie pomalować. Na tej chociażby. No popatrzcie, jakie mam rzęsy do jebane. Na tej jak ładnie wyglądam, jak mam kryształki i dodatkowy błysk w oku. Tu jak jeszcze mnie pani raz, pomalowała ładnie. Raz. Patrzcie, jakie mam policzki zajebiste. To mnie chyba Nawcia malowała i zrobiła mi te takie dzynksy w środku oka. Chciałam je kiedyś odtworzyć, ale tylko se dźgłam eyelinerem w oko. I to tyle było z mojej próby. Ale jak ktoś umie mnie pomalować, to uważam, że wyglądam zajebiście. O, albo na sesji z Adidasem. Też wyglądam zajebiście, a to jest taki natural make-up, nie? Boli kolano, muszę iść do kolanologa. Czekajcie, kolonoskopia. Wiesz, że ja mam wodę w kolanie jednym? Ale mam, bo mi już powiedział lekarz. Powiedział, że mam małą, że od aktywności może mi się to zwiększyć. I czuję, że mi się zwiększa, bo mnie boli kolano. Czuję, że jest tam woda, nie? Będziesz się ze mną dzisiaj całować? To czosnkowie. O ile to ujęcie jest na przykład bardzo ładne, nie? Ale tego kurwa za chuj nie rozumiem. Span na wsi, no chyba. A komunia dostałam hulajnogę elektryczną. Tylko nie taką, tylko taką, na której się jeszcze siedzi, więc lepsza. No, od chrzestnego dostałam. I zajebista była, dopóki nie pożyczyłam koleżance z podstawówki i ta się wjebała nią do rowu. Bo mi ją już spaliła. O, pozdrawiam Angelikę. O, dokładnie coś takiego zrobiłam, tylko nie Miller Milsiem, tylko wodą, z lekami w gardle. Tylko, że ja nie mogłam oddychać, a kolega ewidentnie mógł. Inval Energy to młoda, rozwijająca się firma. Inval rekrutuje handlowców, a wy, podchodząc do procesu rekrutacji, nie musicie mieć ani doświadczenia w handlu, ani wyższego wykształcenia. O ile tam nie ma jakiegoś przekrętu, że musisz zrobić, odpracować to przez następne 20 lat swojego życia z najniższą krajową, albo coś takiego, to taki program na start, żeby zobaczyć w ogóle, czy się nadajesz do handlu i przejść jakieś pierwsze szkolenia z tego zakresu, wydaje się być strasznie OP, tak szczerze. Od razu sprawdzasz się w danej dziedzinie, czy jesteś dobry. Ludzi do handlu zawsze jest potrzeba, a z takiego doświadczenia można dużo później zrobić CV. Wiem, bo teraz rekrutuję ludzi i patrzę na takie rzeczy. Czy nie czujesz się słabo z tym, że Julia Żukaj robi większą karierę niż ty? Powiem tak, na początku tak. Resztą odpowiedzi Moni, do jak jej poszło, zobaczycie u mnie na Instagramie. Szczerze powiedziawszy, nienawidzę, jak ktoś mówi dalsza część na moim Instagramie, dalsza część na moim TikToku, albo czekajcie na part 2. Nie po to oglądam twój film, żeby czekać na part 2. Nie po to oglądam twój film tutaj, żeby iść na inny twój social medium i tam obejrzeć go jeszcze raz. Mnie to niemiłosiernie, nienawidzę czegoś takiego robić. Prawdą jest to, że jestem homofobem, nienawidzę gejów, ale jak idzie dwóch typa i trzyma się za rękę na ulicy albo się liżą, to po prostu dostaję wścieklizny. To tak sobie myślę, że po tych wypowiedziach pewnie zupełnie nic się nie wydarzy, no bo pochodzą one sprzed 8 lat. Czy trzeba wszystko lubić? W sensie, co z tego, że ktoś czegoś nie lubi? O ile nie idzie na nich z pięściami, nie rozrywa ich, po prostu tego nie lubi, to niech se nie lubi. Kasiu, odklejasz się? Od czego? Wydaje mi się, że to społeczeństwo się trochę odkleja i wydaje mi się, że można czegoś nie lubić i można nie chcieć na coś patrzeć. Można sobie też żyć swoim życiem, dać innym też żyć swoim życiem i niech każdy robi co lubi, w ramach prawa oczywiście. Na przykład kobiet. Jak nie lubisz kobiet, to nikt ci nie każe z ja to komuś być. Tylko ciekawe, co twoja mama na to. No dobra, do tej części wściekania się na to, to ja to powiedziałam. O ile kogoś wiesz, nie jesteś w stosunku do kogoś agresywny, nie obrażasz kogoś z tego powodu, bo nie wiem, ja mogę nie lubić żółwi. Mogę nie lubić żółwi. Ale o ile taki żółw se żyje i ja se żyję i żyjemy sobie obok siebie i możemy sobie żyć dalej, to trudno, nie? To jakby życie. Ale jak ja nie lubię żółwi, zacznę mu to mówić, jakim jesteś okropnym żółwiem i będę mu niszczyć jaja żółwi i będę wpływać na jego życie, to to już jest nie okej. Okay. Można nie lubić czegoś. Ataki agresji, agresja w stronę tego słowna, fizyczna, psychiczna, jest zła. Ja mam zasadę, żyj i daj żyć innym. Nie przeszkadzam nikomu w życiu. Mam nadzieję, że mi też nikt nie będzie przeszkadzał, chociaż próbują, ale mi nikt nie przeszkadza. A kupujesz słomki? Akurat a przez nich już nie mogę sobie kupić słomki normalnej, mam szklaną, bo sobie jedzą te słomki łosie, czy żółwie, ale wiecie. Jak
szklaną, no szklaną słomkę, taką ze szkła. Myjesz ją normalnie, możesz w zmywarce nawet. Poczekaj, ale ja nie rozumiem, że można kogoś nie lubić za takie cechy właśnie jak rasa czy orientacja seksualna. Przecież to powinno być zupełnie nieistotne w ocenie NAPE. Załóżmy, że kogoś lubisz i dowiadujesz się, że jest gejem i co, nagle przestajesz go lubić? Lubisz kogoś i on ci na przykład mówi, że dowiadujesz się z czasem, że ma na przykład zupełnie odmienne przekonania polityczne co do ciebie. Głosuje na zupełnie przeciwną partię do twojej i macie spór na tej linii. I co? Dalej się lubicie? Nie lubicie się? Kłócicie się? Nie wiadomo, bo to jest indywidualna sprawa. Czasami dla kogoś to może być deal breaker, że ten głosuje na tą partię, a ten na tą, bo masz bardzo mocno ugruntowane poglądy polityczne. A czasami może być tak, że dowiesz się, że ktoś jest gejem albo lesbijką i stwierdzisz, nie, to przekracza ponad mój światopogląd, nie jestem w stanie tego zaakceptować. Już się nie lubicie. Trzeba wszystko szanować. No, ale ty możesz to szanować, ale nie musisz tego mieć wokół siebie, czegokolwiek, czego nie lubisz. Polityka, orientacja, to co innego. Próbuję znaleźć jakiś przykład w głowie, ale nic mi nie przychodzi. Ja nie mówię, że wypowiedź Buddy jest dobra. Mówię, że jest zła, bo on tam mówił o atakach agresji. Ale ja tylko mówię, nie musimy lubić wszystkiego. Wy nie rozumiecie, co ja mówię? O orangutany. Dobra, odnośnie orangutanów. Ostatnio powiedziałam, że lubię Nutellę, ale nie podoba mi się to z tymi orangutanami. Jedna firma napisała do mnie na Instagramie: cześć, robimy taki sam krem jak Nutella, tylko z bioskładników, które nie są tam z oleju palmowego, że można to jeść i nie zabijasz orangutanów. A ja mówię, super. I oni mówią, dobra, chcemy ci wysłać paczkę. A ja mówię, dobra, zajebiście, wyślijcie mi, testuję chętnie. No i teraz tak, oni mi wysłali taką piękną paczkę, taką zajebiście ładną paczkę, wszystko pięknie zapakowane. Zrobiłam naleśniki, stestowałam i mi nie smakuje i teraz nie wiem, co mam z tym zrobić. Bo dla mnie jest za gorzkie. Tam jest też krem z orzechów laskowych, ale jest po prostu gorzki. Cukru dosyp, no nie. Bo to jest, będzie mi chrząstać pod zębami. Czyli śmierć orangutanów jest słodka. Bo to są bardzo daleko idące wnioski i bardzo niepokojące. Bo łatwiej jest po prostu kupić Nutellę. Ja lubię gorzkie. Chcecie, żebym wam poleciła tą firmę? Bo po takim wstępie to teraz nie wiem. Okej, okay, mam. To jest brand od Good Luda, tylko to jest Good Nut. Ten był całkiem dobry, ale mało słodki i ten też był całkiem dobry, ale mało słodki. Good Lud jest tak zajebisty. No i mają odłam firmy i to jest Good Nut, a nie Lud, to Good Nut. I mają różne takie kremy właśnie. I one są wszystkie jakieś takie, wow, mega skład mają, nie? O, to zjadłam też, bez dodatku cukru, aha. No to o tym nie było informacji. Ja z cukrem chcę. No to moim zdaniem z tego, co testowaliśmy, to ten był najlepszy krem. On ma kawałki orzechów laskowych i to było zajebiste, ale dla mnie mało słodki jest. To był ten, Hazelnut Crunchy. No ale te kremy chyba mają cukier, bo ten był całkiem słodki, ale dla mnie i tak za mało, bo ja bardzo dużo cukru jem, lubię cukier. No, także jak ktoś lubi na przykład Nutellę, ale mniej słodką, to te kremy powinny być dla was git, jako smarowidła. Do kanapeczki czy do naleśniczka. Nie każdy krem musi być słodki, dla mnie musi. Ja jem tylko bardzo słodkie dżemy albo naleśniki z Nutellą i ja naleśnika z Nutellą potrafię jeszcze polać syropem klonowym, rozumiesz? Kocham słodkie, ale to musi być bardzo słodkie. A te kremy są dobre, ale nie są słodkie. Remkowi bardzo smakowały. On sobie zostawia je i mówi, że będzie jadł, nie? Remkowi bardzo smakowały, ale on nie lubi takich słodkich rzeczy jak ja. No dla mnie nie były takie za dobre. Spore poruszenie wzbudziły chociażby statystyki pokazane przez Szymola, który to zadeklarował i pokazał to w swoim panelu na Kiku, że w ciągu nieco ponad miesiąca zarobił 95 tysięcy złotych. Ej, słyszałam plotkę, że Szymol ma takie duże wyniki na Kiku, bo ma viewboty. Taką plotę słyszałam. To co, Kasik, lecisz na Kika? Ja bym poleciała na Kika w dwóch przypadkach. W pierwszym, gdyby mnie zbanowali na Twitchu. To byłby pierwszy moment, kiedy potrzebowałabym zmienić platformę. Drugi, kiedy zabrakłoby mi pieniędzy na... Właśnie nie wiem, czy to jest tajemnica, nie wiem. To zostało między nami. Czyli short, nie wrzucasz tego TikToka, żeby znowu ludzie mnie nie pisali, ani na YouTube'a tego nie wrzucasz. To zostaje tutaj na Twitchu i tylko na Twitchu, okej? Okay? Pierdol się, short. Nie. Nie, short, serio mówię, nie wrzucamy tego. A więc, drodzy widzowie, imperatorka z Radziszowa zaczęła cenzurować treści na YouTube. Oczywiście obchodzimy zakaz i pełna wersja, o czym była mowa, będzie dostępna za paywallem dla sponsorów. Bo właśnie sobie oglądam shota sprzed roku, gdzie mówiłaś, że Remek ma rok na oświadczyny. Chciałbym się zapytać, jak sytuacja wygląda XD, pozdrawiam z rodzinką. No nie wygląda na razie. Nie wygląda. Jak reklamodawcy widzą Kika, jak tak z nimi rozmawiasz? Reklamodawcy nie widzą Kika. Reklamodawcy nie widzą Twitcha, a co dopiero Kika. Jeszcze długie lata przed tym, jak reklamodawcy zobaczą Kika. Kurwa, już nie o tym tylko oglądaj. Ha! Tell me more. Uwielbiam, jak ktoś tak do mnie pisze. Wtedy mam super pretekst, żeby zrobić ci na złość i tym bardziej zastosować film. Poczekać, aż się wkurzysz
na tyle, żeby wyjść. Wtedy ja będę mogła kontynuować swoje beztroskie oglądanie. Nie no, proszę, bo chcę spać. A co? Sama w YouTube'a nie potrafisz kliknąć w odcinek Gimpera? Po co oglądasz to u mnie, skoro nie interesuje cię to, co ja mam do powiedzenia? To bez sensu. No bo nabijam ci cyferki. To doceniam, ale krzyczysz na mnie jednocześnie. Czemu? Że mam oglądać? Dlaczego nie mogę? Ja nie mogę tego puścić i po prostu nic nie mówić. Ja muszę wręcz coś dodać od siebie. Wtedy bez tego jestem faktycznie tylko odtwarzaczem. Z tym jestem odtwarzaczem, ale też komentuję. Ale ja mam jeden problem z nuzią. Jak dam tak nuzie, nie? To mam nuzie, tylko że... To tak lata strasznie. Nie wiem, czy to tak powinno. To chyba powinny być jakieś mięśnie. A to taki kaszalotek jest. Napnij. A jak to napiąć? W sensie, jak chodzę, to wiem, jak to napiąć, ale jak to napiąć, jak pochcę? Jak to się napina? Stopa do góry, tak? No, to teraz już nie lata. Znaczy, troszeczkę jeszcze leci jakaś fala sejsmiczna, ale nie tak bardzo, nie? Przez to, że mam tłuszczyk, to myślę sobie, że to nie jest tak źle, bo jakby ktoś umarł ze mną, w sensie ja bym umarła i ktoś by był w ciężkiej sytuacji, to by mógł mnie zjeść i nawet troszkę by się najadł.